Dzień dobry. 16 sierpnia, dzień po rocznicy 102 cudu nad Wisłą. Dlatego dzisiaj troszeczkę się spóźniliśmy z podsumowaniem tygodnia i podsumowaniem tego, co nas czeka w następnym tygodniu. Ale mieliśmy dłuższy weekend, więc czuję się usprawiedliwiony. 15 sierpnia cud nad Wisłą, o tym porozmawiamy i porozmawiamy o innej rzece, która z tym cudem nad Wisłą wczoraj się jakoś zupełnie cudownie połączyła, czyli z rzeką Odrą. I to są dwa bardzo ważne tematy, o których porozmawiamy. Jest jeszcze jeden istotny temat, którym Polska żyje, czyli temat podręcznika do historii autorstwa pana profesora Roszkowskiego, a politycznego autorstwa ministra edukacji oraz jeden temat międzynarodowy, który wydaje mi się warty zainteresowania, czyli wizy dla Rosjan. Ale zaczynamy od 102. rocznicy cudu nad Wisłą. Ja tam wczoraj byłem, stałem na trybunie honorowej jako wicemarszałek Senatu i usłyszałem przemówienie prezydenta, który się odnalazł, i to jest dobra wiadomość w związku ze świętem narodowym, że prezydent się odnalazł. I cóż nam powiedział wczoraj? No powiedział nam o jakichś zdrajcach, których pan prezydent dostrzegł wśród tych, którzy nie podzielali specyficznej polityki imigracyjnej rządu Mateusza Morawieckiego, ale od razu nazywać ich zdrajcami to dość grubo, jak na święto, które powinno Polaków łączyć, a nie dzielić. Ale co jest w sumie jeszcze bardziej oburzające, to moi drodzy, zarówno minister obrony narodowej wczoraj, jak i prezydent Rzeczpospolitej częściej wspominali, albo prawie tyle samo, wspominali w swoich wystąpieniach byłego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego, z imienia i z nazwiska co chwila mu za coś dziękowali, niż, uwaga, marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest, jakby nie było, autorem cudu nad Wisłą, czyli inaczej mówiąc, zwycięstwa nad bolszewikami. I o tym, który był autorem zwycięstwa, które wczoraj świętowaliśmy, mówiono na uroczystościach państwowych mało, natomiast bardzo dużo mówiono o byłym wicepremierze do spraw bezpieczeństwa Jarosławie Kaczyńskim, któremu, jak rozumiem, dziękowano za świetne przygotowanie państwa do innego cudu nad inną rzeką, już nie nad Wisłą, tylko nad Odrą, gdzie państwo polskie po paru miesiącach rządów jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, a dużo dłuższym okresie w ogóle rządów nad Polską Jarosława Kaczyńskiego, państwo polskie pokazało, czy na pewno Jarosław Kaczyński przygotował państwo polskie tak samo dobrze do katastrofy ekologicznej nad Odrą, jak Józef Piłsudski do nawały bolszewickiej nad Wisłą 102 lata wcześniej. Niestety, proszę państwa, nie trzeba być ani specjalistą od ekologii, ani specjalistą od historii, by wiedzieć, że Jarosław Kaczyński może być porównywany do Józefa Piłsudskiego tylko przez tak wybitnych polityków jak Marek Suski, ale przez nikogo więcej. I tutaj dochodzimy do tego kolejnego tematu, którym żyje Polska, związanego z tym, jak obchodzimy nasze rocznice historyczne i jak bardzo te rocznice historyczne mają przykryć nieudolność obecnej władzy. Bo nie bez kozery mówię o tych dwóch rzekach, czyli Wiśle i cudzie nad Wisłą i Odrze, która pokazała indolencję rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo na to wszystko nakłada się polityka historyczna tego rządu, który właśnie ma służyć przykrywaniu błędów tu i teraz rządzących. I mamy do czynienia ze skandalicznym podręcznikiem. Z podręcznikiem, który stygmatyzuje dzieci in vitro, i to jest rzecz absolutnie haniebna. Stosunek do in vitro tej władzy, wielokrotnie podkreślane przez nich, zgodny z nauczaniem Kościoła katolickiego, jest po prostu haniebny, zwłaszcza jeżeli mówimy, że ta władza tak często mówi o radości z posiadania dzieci, o rodzinie i o demografii. No akurat w sprawie in vitro na tym się kończy ich prorodzinność i prodemograficzność. No ale ten podręcznik do historii jest dziełem filozofii, którą, jak myślę, najlepiej sam pan minister Czarnek kiedyś był łaskaw wyartykułować, a mianowicie porównując Związek Radziecki do Unii Europejskiej. To jest najlepszy dowód, że to są goście, którzy nie mają pojęcia ani o historii, czyli
jak wyglądał Związek Radziecki, ani o teraźniejszości, jak wygląda Unia Europejska. O tym, że nie wiedzą, jak wygląda Unia Europejska, no świadczy choćby to, że nie chcą w dalszym ciągu. Mija kolejny tydzień, ja o tym z Państwem mówię, oni w dalszym ciągu machają ręką na 250 miliardów złotych w Unii Europejskiej, bo się na niej nie znają, bo nie chcą dostosować się do norm, które w Unii Europejskiej obowiązują. I jednocześnie cały czas, tak jak mówiłem, zasłaniają się historią. I to są rzeczy, które nas Polaków będą niestety w tym tygodniu dzielić. Będzie nas dzielić ocena tego, jak rząd poradził sobie z niecudem nad Odrą i jak rząd próbuje nam nauczać historii i nie radząc sobie z teraźniejszością. Ale jest jeden temat, o którym mam nadzieję można powiedzieć, że nas połączy. To jest apel prezydenta Zełenskiego do państw Unii Europejskiej, by nie wydawali wiz turystycznych dla Rosjan. W ogóle warto chyba też w kontekście wczorajszego święta odnotować wystąpienie pana prezydenta Zełenskiego po polsku, co jest fajnym przykładem takiej coraz lepszej naszej polsko-ukraińskiej współpracy. To było wystąpienie z okazji naszego narodowego święta. I pan prezydent wcześniej, Zełenski, apelował do krajów unijnych o to, by nie wydawały wiz turystycznych Rosjanom. Ja w pełni popieram i mam nadzieję, że polski rząd tak samo tę propozycję, bo dzisiaj, dopóki Rosjanie wyjeżdżają głównie za granicę, nie jako turyści, ale jako agresorzy, samo pojęcie wizy turystycznej dla Rosjan brzmi po prostu groteskowo. Co innego sprawy humanitarne, co innego wizy dla uchodźców politycznych, to jest zgoła nasz moralny obowiązek, by każdemu, kto jest tam prześladowany, pomóc. Ale nie, towarzysze Rosjanie, dopóki najeżdżacie sąsiadów, nie będziecie mile widziani jako turyści, ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej.